Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Rozpoczynamy informacje dnia. Zapraszam. Na zakończonym wczoraj posiedzeniu Sejmu prawo i sprawiedliwość nie zdołało przyjąć regulacji obniżających pełny skład Trybunału Konstytucyjnego z 11 do 9 sędziów. Projekt nie był głosowany, a wszystko wskazuje na to, że na razie wciąż nie ma on większości w Izbie. Trybunał Konstytucyjny dalej nie orzeka w pełnym składzie. Te konflikty powinny zostać zamknięte i one nie powinny w absolutnie w żaden sposób wpływać na funkcjonowanie Trybunału. Ale tu potrzeba woli samych sędziów. Spór toczy się o kadencję Julii Przyłębskiej. Jest grupa sędziów, która uważa, że kadencja prezes Trybunału upłynęła po sześciu latach, co oznaczałoby, że zakończyła się 20 grudnia ubiegłego roku. Sama Julia Przyłębska podtrzymuje, że jej kadencja upłynie w grudniu 2024 roku. Gdy zakończy ona orzekanie w Trybunale Konstytucyjnym, takie stanowisko zajmuje też premier Mateusz Morawiecki. On na dogadanie się sędziów przestał już liczyć, stąd projekt ustawy, który zmniejsza liczbę sędziów potrzebnych do pełnego składu Trybunału z 11 do 9. Udrożnienie możliwości działania danej instytucji nie tylko nie narusza naszej konstytucji ale jest działaniem ze wszechmiar propaństwowym takim które zmierza do normalnego sprawnego działania naszej instytucji w tym przypadku dotyczy to Trybunału Konstytucyjnego prawo i sprawiedliwość próbuje rozwiązać spór w trybunale robi to jednak za sam trybunał i na razie wszystko wskazuje na to że nie ma tutaj sejmowej większości bo gdyby ona była regulacje przeszłyby przez sejm szybko na razie szybko nie jest bo nie udało się ich przyjąć na zakończonym wczoraj posiedzeniu toczą się negocjacje wewnątrz koalicji w tej sprawie trwają rozmowy i trudno jeszcze przesądzać jakiekolwiek tutaj scenariusze w tej sprawie. Skoro są rozmowy, to zawsze trzeba się spotkać gdzieś pośrodku. Prace nad projektem ustawy ruszyły, a przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Marek Kast liczy, że regulacje uda się przyjąć na następnym posiedzeniu. Kalendarz Trybunału wskazuje, że 31 maja sędziowie mają zająć się ustawą o Sądzie Najwyższym, a to na nią szczególnie czeka PiS, by odblokować KPO. Tutaj potrzeba jednak pełnego składu orzekającego, dlatego by postępowanie ruszyło, z miejsca na dziś jedyną opcją jest porozumienie wśród sędziów. Odpowiedzialny ustawodawca na tego rodzaju problemy musi mieć odpowiedź. Jedyną odpowiedzią jest oczywiście działanie legislacyjne. Takich słów na razie nie usłyszeliśmy z ust prezydenta Andrzeja Dudy. Trudno też oczekiwać od głowy państwa, że na tym etapie zadeklaruje, czy podpisze, czy nie podpisze ustawy, gdy pojawi się u niego na biurku. Jakiekolwiek konflikty w trybunale są po prostu bulwersujące i niesmaczne konflikty między sędziami, między członkami trybunału konstytucyjnego. Pałac Prezydencki uznaje regulacje zaproponowane przez PiS jako prowizoryczne, ale też obciążone wadami. W praktyce przyznają one rację tej grupie sędziów, która popiera kontynuację kadencji Julii Przyłębskiej, bo za tym jest większość. Już za niespełna sześć godzin rozpocznie się 24. Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Pielgrzymkę Młodych z Radiemy Maryja na Jasną Górę rozpoczną świadectwa i koncerty. Wystąpią Wyrwani z Niewoli Chodź z nami ku wolności razem przez ten świat oraz zespół Exodus 15 Centralnym punktem naszej pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana przez księdza biskupa Jacka Kicińskiego z Wrocławia. Po niej wraz z Maryją, drogą historii Światowych Dni Młodzieży, dotrzemy przed jej cudowny wizerunek, by wspólnie po raz kolejny wyśpiewać Jestem, pamiętam, czuwam. Spotkanie jest całodniowe pierwszych artystów. Zobaczymy o godzinie 16. .00. Msza święta rozpocznie się o 18.30. Wydarzenie będzie przez cały dzień transmitowane. W radiu Maria i Telewizji Trwam. Młodym towarzyszy w tym roku hasło: Jestem w kościele. O współczesnych wyzwaniach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dziś rozmawiać prelegenci podczas konferencji w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Początek zaraz po wiadomościach, a transmisja na naszej antenie. Jako pierwszy głos zabierze doradca prezydenta dr Paweł Sałek, zaprezentuje temat Środowisko, Przyroda, Lasy, Komitologia Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki CUE. Z kolei profesor Mariusz Orion Jędrysek z Uniwersytetu Wrocławskiego powie o wybranych aspektach polityki surowcowej w Polsce. Przemysł rolno spożywczy w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego przybliży profesor Janusz Wojdalski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wpływ działalności człowieka na bogactwo zwierząt przedstawi dr Katarzyna Szyszko Podgórska ze Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Profesora Jana Szyszko. Następnie dr Marek Kondras z SGGW zaprezentuje referat zatytułowany Różne formy użytkowania gruntów, a efektywność sekwestracji dwutlenku węgla. Głos zabierze także Krystyna Szyszko, która przybliży temat zrównoważonego rozwoju w ujęciu świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Na zakończenie konferencji o godzinie 13 zaplanowano komunikaty absolwentów studiów podyplomowych z Polityki Ochrony Środowiska, Ekologii i Zarządzania. Konferencję organizuje Zakład Ochrony Środowiska Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły telewizja Trwam i Radio Maryja. Rząd proponuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Narzędziem staną się tutaj plany ogólne, które mają powstać w gminach do końca 2025 roku. O szczegółach, w polskim punkcie widzenia, mówił wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Nowe regulacje w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego zostały wczoraj przyjęte przez Sejm. Zmiany są szerokie, bo obejmują 50 ustaw, zawierają 15 nowych definicji. Nowym narzędziem ma być plan ogólny, który zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Taki plan ma być uchwalony obligatoryjnie dla całej gminy, a jego ustalenia mają stać się podstawą do uchwalenia planów miejscowych oraz będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Pozwoli to uniknąć problemów, jakie na przykład pojawiają się w Warszawie. Gdzie bardzo wiele planów miejscowych brakuje. I deweloperzy budują swoje osiedla w oparciu o tak zwane warunki zabudowy. Nie ma planu miejscowego. A brak takiego planu na przykład pozwala na budowanie osiedla, choć w okolicy brakuje innej niezbędnej infrastruktury szkoły, chodnika czy drogi. Powstawanie odpowiednich planów wykluczyłoby brak kontroli nad powstającą zabudową, to znaczy okolica będzie spójna, a za sprawą odpowiednich dokumentów uda się spojrzeć na nią szerzej, dostrzegając też potrzeby mieszkańców. Na przygotowanie planów ogólnych gminy mają mieć czas do końca 2025 roku. Roku. Proces planowania przestrzennego będzie szybszy. Gminy będą mogły szybszej, szybciej przyjmować plany, a więc w tych miejscach, gdzie jeszcze nie ma planów, gdzie wciąż przez 20 lat, od kiedy był obowiązek wdrożenia planów w każdej gminie, tych planów nie ma. Te plany będą mogły szybciej powstać, nawet poniżej roku, a w pewnych sytuacjach bardzo szybko. I co ważne, przy tym procesie planowania chcemy, żeby brało udział aktywnie społeczeństwo. Tak, by przy konsultacjach nikt nie poczuł się pominięty, by nagle ludzie nie dowiadywali się, że jest nowy plan dla ich okolicy. Wiceminister Piotr Uściński wskazuje na specjalny newsletter, w którym będzie można otrzymać informacje o procesach planistycznych w swojej gminie. Terminy wyznaczone na koniec 2025 roku wiąże się z finansowaniem. Tutaj mają pojawić się środki z KPO. I to już wszystkie wiadomości na teraz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.